Dzień dobry państwu, Łukasz Warzecha. Zaczynamy nowy cykl, a moim gościem dzisiaj jest Radosław Pyfel. Witam cię, Radku. Witam cię, witam ciebie, witam państwa. Ideą tego cyklu, jak być może już zorientowali się ci z państwa, którzy na Radka kanale mnie widzieli, jest to, że zamieniamy się miejscami. To znaczy, Radek pyta mnie, o sprawy związane z polityką krajową bardziej, a ja Radka pytam o sprawy związane z polityką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem Azji. I tak co kilka tygodni będziemy się spotykać. Ja będę gościem na kanale Radka, a Radek Pyfel na moim kanale. Mam nadzieję, że ten format Państwu przypadnie do gustu. Zwłaszcza, że mojego dzisiejszego gościa Państwo doskonale znają, bo przecież spotykaliśmy się już w cyklu rozmowa niekontrolowana. No to teraz mamy własny cykl, a myślę, że jest o czym rozmawiać, zwłaszcza, że ty przez miesiąc byłeś w Azji. No i zawsze ja jestem bardzo ciekaw, takich osobistych doświadczeń, chociaż wiem, że ty bardzo często wyjeżdżałeś i w sumie spędziłeś mnóstwo czasu tam w tamtym regionie. Natomiast przede wszystkim zainteresowało mnie to, że byłeś w Chinach, byłeś w Hongkongu, właściwie mógłbym powiedzieć, w Chinach, no to właśnie. W Chinach to też oznacza w Hongkongu, czy nie? No bo to jest pewna tutaj niejasność ze statusem samego Hongkongu. Ale może zacznijmy od tego, ile czasu tam byłeś. No właśnie, Łukasz, przede wszystkim to bardzo chciałbym Ci podziękować za zaproszenie i i przyjęcie zaproszenia jednocześnie na mój kanał cieszę się że teraz ja mogę znaleźć się w krzyżowym ogniu twoich pytań i od razu odpowiadając na pierwsze z nich spędziłem miesiąc w Azji kilka tygodni w Chinach ale też tych Chinach zachodnich gdzie wcześniej pracowałem jako przedstawiciel dużej spółki kolejowej polskiej i odwiedzałem te zachodnie Chiny wtedy miałem okazję zobaczyć jak wyglądają Chiny po trzech latach pandemii tej dosyć ostrej polityki no, jaka była w ostatnich latach. Potem pojechałem do Hongkongu i Makao. To są specjalne strefy administracyjne, które no, gdzieś tam jeszcze pozostają teoretycznie odrębne od Chińskiej Republiki Ludowej. Hongkong do 2047 roku, Makao do 2049. Choć jednak te procesy jednoczenia z HRL zaszły już bardzo, bardzo daleko, to myślę, że będę miał okazję o tym opowiedzieć w trakcie, Naszej rozmowy, na no swoją azjatycką epopeję trwającą prawie miesiąc e, zakończyłem w Japonii, co też było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo pod wieloma względami to jest kraj bliski Chinom, jeżeli chodzi o kulturę, sposób komunikowania, e, zasady utrzymywania harmonii, okazywania grzeczności, hierarchii i tak dalej, no ale jednak Japonia też jest zupełnie innym krajem niż Chiny. Pod wieloma względami bardzo się te kraje różnią, więc no, była to ciekawa podróż, która nałożyła się na tej politycznej niepokoje, które obserwujemy, mamy wielki mecz, powiedziałbym, w światowych mediach, też też on się rozgrywa w tej sferze informacyjnej, no, mówi się o wielu problemach Chin, no miałem okazję to wszystko zobaczyć, zobaczyć z bliska. To była moja druga wyprawa po odkąd Chiny się otworzyły, bo, bo byłem krótko w zeszłym roku, jeszcze w 2023, ale teraz no, spędziłem już dłuższy czas. Po tym długim okresie, kiedy Chiny były zamknięte, dopiero teraz się otwierają, jakby na świat z powrotem. No i, i cieszę się, że, że o tym będziemy mogli porozmawiać w Twoim programie. No, no właśnie, no właśnie, bo takie wizyty po pewnym czasie są o tyle dobre, że bardziej widzisz zmiany. I teraz zastanawiam się, po pierwsze, oczywiście, pytanie jest takie: jakie zmiany w stosunku do Twojego poprzedniego, długiego pobytu w Chinach zobaczyłeś? I jaka część tych zmian, jaką część tych zmian byś przypisywał temu, co powiedziałeś, czyli wpływowi pandemii, polityki, no chyba dzisiejszego kontrolowania społeczeństwa, która wtedy została wprowadzona, a jaka część tych zmian jest Twoim zdaniem powiązana z czynnikiem personalnym, który się uznaje powszechnie za bardzo ważny, czyli z przywództwem Xi Jinpinga? O, bo przecież mówi się o epoce Xi Jinpinga, o tym, że on bardzo wiele tych liberalnych polityk wcześniejszych odwrócił, zamknął, że kieruje Chiny bardziej w stronę etatyzmu. Jakie zmiany tutaj zobaczyłeś? No właśnie, no to jest bardzo, bardzo ciekawe i kluczowe pytanie. Rzeczywiście wizja Xi Jinpinga została ogłoszona jakieś 10 lat temu i była to wizja bardziej etatystyczna i wizja większej kontroli, to znaczy mając do wyboru no gdzieś tam rozluźnienie tego systemu, albo jego skupienie, mówiąc takim językiem trochę charakterystycznym dla języka, dla języka fizyki, no to Xi Jinping wybrał skupienie i to by pewnie następowało w Chinach, cokolwiek by się nie wydarzyło, czy byłaby pandemia, czy by nie było, to ten proces by postępował i on postępował też przed pandemią, to sobie powiedzmy szczerze. Natomiast taka myśl, która przychodzi mi do głowy po tych kilku tygodniach spędzonych w Azji, to jest taka, że w ciągu tych lat po prostu wydarzyło się tak wiele rzeczy, jakie normalnie wydarzyłyby się pewnie w 8, 9, 10 lat, to znaczy potrzebowalibyśmy dużo dłuższego czasu, żeby stało się to wszystko tak szybkie, bo dlatego, że są to zupełnie inne Chiny dzisiaj i jakie tu są zmiany, no przede wszystkim nie ma obcokrajowców, jeżeli jedzie o. się do Chin to w ogóle nie widzi się obcokrajowców, no może jeszcze w Pekinie, czy w Szanghaju, czy na tym wschodnim wybrzeżu, może jeszcze część z nich została, ale no widzi się obcokrajowców znacznie rzadziej i znacznie mniej, a szczególnie jeszcze na zachodzie kraju, to nawet w miejscowościach turystycznych, bo byłem w Xi'an, gdzie jest ta Terakotowa armia, gdzie to jest miasto, które przez ponad tysiąc lat było stolicą pięciu chińskich dynastii i zobaczyłem tam parę z Niemiec, jakąś parę z Rosji, dwóch latynosów, i właściwie w pierwszych dniach to było wszystko, to byli wszyscy ludzie, których. Rozumiem, tam że, że w czasie Twojego poprzedniego pobytu to wyglądało inaczej. Zdecydowanie inaczej. Znaczy było dużo więcej obcokrajowców, tam dużo więcej obcokrajowców mieszkało, studiowało, dużo więcej przyjeżdżało. I to się zrobił pewnego rodzaju problem też dla Chin, które próbują przyciągnąć tych obcokrajowców. I przyznano właściwie ruch bezwizowy, istnieje już z dziesięcioma krajami europejskimi. Co ciekawe, Węgrzy ostatnio zostali objęci tą polityką zero wiz. Nie wiem, czy nam się to uda w czasie wizyty prezydenta Dudy, ale to jest coś konkretnego, uważam, co powinno zostać załatwione. No, do Polska na razie, na razie nie należy do tego systemu jeszcze. Nie należy i no, należą, powiedzmy, to jest tak, jak my uważamy, że to jest zupełnie normalne, że wiz do Chin nie mają Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanii i Holendrzy, to była pierwsza piątka i pierwsza tura, a potem to byli Belgowie, Austriacy, Luksemburczycy, ktoś jeszcze i Węgrzy. No, szczególnie Węgrzy tutaj mogą być jakby solą w oku. Bo na nich zwracamy uwagę jako inną nację środkowoeuropejską, i oni już tych wiz nie mają. I jest duży problem był z, z załatwieniem tej wizy, bo trzeba podawać tam bardzo szczegółowe informacje, znać dokładny plan podróży, i tak dalej, tak dalej. Ja jestem człowiekiem bardzo cierpliwym, bo w Chinach studiowałem, znam ten język, kulturę, te zwyczaje, więc no nie, nie powodowało to we mnie takiej frustracji, bo przeżywałem ją wielokrotnie wcześniej kiedy, kiedy się z tym miałem szansę oswoić. Ale dla wielu ludzi jest to stresujące. Dosyć proces i Chiny są troszkę w takim rozkroku, no bo chcą przyciągnąć tych obcokrajowców, chcą, żeby oni przyjeżdżali, żeby tu się Coś działo, żeby się kręcił ten biznes, te relacje międzyludzkie, też wymiana kulturalna i tak dalej, i tak dalej. Ale to następuje bardzo powoli. No Może to jest też wynik jakiejś takiej pewnej atmosfery, która szczególnie na Zachodzie zapanowała, że tam się dzieją w Chinach straszne rzeczy i nie jedźcie tam, wszyscy się tego obawiają. I tu drugie zjawisko, dosyć ciekawe, że przyjeżdżają ludzie. Z, no, rzadziej już zachodni Europejczycy, Wiesz, Amerykanie też się zdarzają, i zachodni Europejczycy też się zdarzają, ale rzadziej, a częściej to są ludzie z takich krajów, na przykład jak Brazylia, jest dużo latynosów, na przykład dużo latynosów zaczęło przyjeżdżać, dużo ludzi z Bliskiego Wschodu, więc są to kraje, nie wiem, czy możemy mówić o globalnym południu, czy że są to kraje niezachodnie i widać, że Chiny troszkę się przestawiają. I to też powiedzmy sobie szczerze, że gospodarka chińska no, nie mogła utrzymać tej pozycji. Czy tej roli, takiego dostawcy dla Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, to musiało prędzej czy później nastąpić. I nastąpiło to, moim zdaniem, w tym okresie pandemicznym, że teraz Chiny próbują zastąpić te relacje z krajami zachodnimi, no relacjami z krajami globalnego południa, w stosunku do których występują w innej roli, jako dostarczyciela technologii, trochę kapitału czy know-how, nie zrywając jednocześnie tych relacji, bo to też tak troszkę mówimy o tym, że to, że to się wszystko zerwało. A, poczekaj, jakby... Raku, a, a, powiedz mi, a powiedz mi, jaką rolę Twoim zdaniem w tym zwrocie odegrała wojna na Ukrainie? nie odegrała praktycznie żadnej, bo... Znaczy, Czyli, że to by się stało nawet, gdyby wojna nie wybuchła. Tak, dlatego, że wojna na Ukrainie nie jest jakimś istotnym wydarzeniem w Chinach. No oczywiście wszyscy wiedzą, że ona się rozgrywa, ale ona jest jakby tylko elementem większej całości. I generalnie mamy do czynienia z, no, z rywalizacją amerykańsko-chińską, która odbywa się na wielu polach. Geopolitycznym i tutaj Ukraina jest jakby tylko elementem, elementem tej rozgrywki. Mamy rywalizację geoekonomiczną, ja bym powiedział, że jeszcze geotechnologiczną, bo to oznacza dostęp do pewnych technologii i cała ta rozgrywka, więc Ukraina jest jednym z wielu elementów, kilkunastu, jeśli nawet nie kilkudziesięciu. No, natomiast tutaj może zaskoczę. Może zaskoczę, może ciebie akurat niekoniecznie, ale podejrzewam, że wielu widzów zaskoczę, że z punktu widzenia Chin to wstrzymywanie wsparcia przez Stany Zjednoczone jest bardzo niepokojące i Chińczycy się tego bardzo obawiają, bo bardzo obawiają się. Wstrzymywanie że... wsparcia dla Ukrainy. O tym tak, mówimy. dlatego, że z dwóch powodów. No, po pierwsze, to bardzo wzmacnia pozycję Federacji Rosyjskiej, która jest dużo mocniejsza i ma inicjatywę w Europie e, i jest dużo mocniejsza w Azji. I widzimy to, że weszła do Korei Północnej ostatnio i występuje już nawet jako adwokat Korei Północnej, mówiąc o tym, że nie wolno jakby wpędzać tego kraju w izolację. Korea Północna za to się odwdzięczała dostawami broni i Korea Północna właściwie z tej izolacji wyszła i wyciągnęli ją z tej izolacji Rosjanie. A jak wiemy z historii, no była Korea Północna raczej takim krajem, który zaistniał dlatego, że Chińczycy postanowili się dołączyć do Półwyspu Koreańskiego, jakby do wojny, o, wojny koreańskiej, przenosząc jakby ten konflikt na Półwysep który podzielił Półwysep na dwa kraje. I jakby niepodzielnie byli niepodzielnie takim oknem na świat, wyłącznym oknem na świat Korei Północnej, a teraz pojawili się tam Rosjanie. I to jest jeden element. muszę ci wejść, muszę ci wejść w słowo, bo teraz zacząłem się zastanawiać nad taką, nad taką konstrukcją. Powiedz mi, na ile ty uważasz, że tego typu rozumowanie może przyświecać przyszłej amerykańskiej administracji po ewentualnej wygranej Trumpa? No skoro jest tak, że wstrzymywanie pomocy dla Ukrainy to jest oczywiste wzmacnia Putina, a skoro wzmocnienie Putina osłabia relatywnie Pekin, to czy twoim zdaniem Donald Trump może się kierować taką motywacją? To znaczy chcąc wzmocnić Rosję, żeby ona jednak bardziej stanowiła przeciwwagę dla Pekinu, uciąć pomoc dla Ukrainy właśnie po to, żeby osłabić relatywnie Chiny? No, to jest na pewno jakiś wariant, który jeżeli dyskutujemy serio, no, umówiliśmy się, że w ramach tego naszego formatu będziemy dyskutować serio, i trochę o ten temat zaskoczy, za, zahaczyliśmy, kiedy, kiedy rozmawialiśmy o polityce krajowej, kiedy to Ty byłeś moim gościem, a ja formułowałem pytania. No, to rzeczywiście zobaczymy, co zrobi Donald Trump, i zobaczymy, co zrobią elity amerykańskie. Natomiast mamy do czynienia z grą różnych interesów grą tych mocarstw i, i i Chińczycy obawiają się tego, no, obawiają się Rosji, która, która w jakiś tam sposób będzie neutralna, albo w jakiś tam sposób ułoży się znowu administrację amerykańską. No, my zakładamy, że to jest absolutnie niemożliwe, absolutnie skandaliczne i nikt tego nie bierze pod uwagę. No, pytanie jest też, jaka cena, bo, bo rozmawialiśmy o tym, tak, że czekają nas jakieś tutaj pewnie rozmowy dotyczące Ukrainy, jaką cenę Ukraina zapłaci, bo ona zapłaci najwyższą cenę. Zobaczymy, czy w ogóle swojego istnienia to chyba nie, ale dużej utraty wielu terytoriów i tak dalej. No i zobaczymy, jaki się z tego wyłoni ład, ale to dla Chińczyków nie jest komfortowe. A pamiętajmy o tym, że mamy na przykład misje kosmiczne, gdzie Amerykanie latają z Rosjanami w kosmos. To oczywiście jest dla dobra ludzkości, bo chodzi o to, żeby utrzymać tę międzynarodową stację kosmiczną i to jest tak daleko posunięty pragmatyzm, no ale jednak te misje się odbywają i Chińczycy się tego obawiają trochę. A dlaczego się obawiają? Bo jeżeli spojrzymy na bezpośrednie otoczenie Chin, no to mają to są wrogie państwa głównie Chinom. No, są złe relacje z Japonią, są złe relacje z Indiami. Są nie najlepsze od tysiącleci relacje z Wietnamem. Właściwie można powiedzieć, że tylko Kazachstan jest w miarę neutralny i Mongolia, no i właśnie Rosja. I teraz, jeżeli Rosja zostałaby w jakiś sposób tutaj wzmocniona, bo to, to już jest problem, a już nie mówię o tym, jakby została odwrócona w, przeciwko. Chiną, bo wtedy są Chiny zagrożone ze wszystkich stron, od Morza Południowo-Chińskiego po Indie, Himalaje i jeszcze dodatkowo Rosja, a przecież nie tak dawno, część naszych widzów może to pamiętać, były zatargi graniczne chińsko-rosyjskie pod koniec lat 60. nad tą słynną rzeką Usuri, co były te dowcipy o tych traktorach, które tam odpowiadały ogniem. No to to ja samym samym jest, jest jeszcze to taka historia. odległa historia, no 60 lat to w historii ludzkości nie jest stale tak dużo, więc różnie tutaj może się to wszystko, może się to wszystko ułożyć. I z punktu widzenia Chin najwygodniej by było pewnie tak, gdyby Rosja pochłonęła tak wielkie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tej części świata, w której my się znajdujemy, że dałaby im wolną rękę w, w Azji. A tu, o czym wspominałeś w naszej rozmowie, może być szykowany inny scenariusz, że to Rosja zostanie z wolną ręką. W Europie Środkowej wręcz, a Amerykanie skupią się na Indo-Pacyfiku. No, to nie jest to, co, co, co jakby no, w, 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 w jakiś wariant marzeń w Chinach. Natomiast no, jest ten taki sojusz, który myślę, że przez jakiś czas będzie obowiązywał osłabiania hegemonii amerykańskiej czy wymierzenia, no, podminowania jej. Ale znowu no, przyjdzie Donald Trump jesienią yy, yy, tego roku i zobaczymy, jaką będzie miał wizję. I różne rzeczy się jeszcze mogą wydarzyć wokół tych rozmów pokojowych, czy wokół tego szykowanego rozejmu na Ukrainie, więc w Chinach to, w Chinach to czuć, tak, ale to jest coś, co dotyka może ten bardzo wysoki poziom elit. Natomiast yy, natomiast no, jeżeli tak mówimy, wracając tutaj do tej podróży, po po Azji, to zwykli ludzie tego nie wiedzą, właściwie ich to nie a zajmuje. Powiedz mi, a powiedz mi zagadnienie, które na pewno w kontekście geopolitycznych rozgrywek w Polsce też już jest kojarzone i, i interesuje widzów, czyli kwestia Tajwanu. Kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, to Tajwan był wliczany przez ekspertów czy publicystów zajmujących się geopolityką jako istotny czynnik. Cały czas były te rozmowy, czy nastąpi atak na Tajwan, bo Zachód będzie zajęty Ukrainą. No, teraz trochę to, czy właściwie już od 2023 roku trochę to zeszło na dalszy plan. Stąd moje pytanie: jak jest traktowana kwestia Tajwanu? Czy widzisz jakąś zasadniczą zmianę w stosunku do tego, kiedy byłeś poprzednio dłużej w Chinach? No, właśnie, mamy, mamy ciekawą taką geopolityczną mozaikę i widzimy, że Ukraina, im dłużej zaczynamy rozmawiać, tym widzimy, że Ukraina jest tylko jednym z elementów, że tak naprawdę to jest rozgrywka amerykańsko-chińsko-rosyjska, czasami wchodzi w to Unia Europejska czy poszczególne kraje zachodu Europy, Indie, czasami Japonia. Ukraina jest jednym z elementów i to, co się tam wydarzy, no, może uruchamiać jakieś różnego rodzaju efekty domina, które mogą znowu mieć wpływ, na Tajwan i drugą część Eurazji. No i pierwszy wariant, o którym wspominano zwłaszcza dwa lata temu, w czasie oblężenia Kijowa, był taki, że jeżeli Rosjanie te oblężenie przełamią i, i spowodują jakąś trwałą destabilizację tutaj w regionie i skupią jakby siły amerykańskie, no to Chińczycy zostają z wolną ręką i mogą rozwiązywać problemy w cieśninie tajwańskiej. Tak jak sobie to wyobrażają. Natomiast teraz sytuacja się trochę zmieniła, nie tylko pod wpływem pól bitewnych Ukrainy, i trochę też tego, że że Rosja no, jest z mocniejszej dużo pozycji teraz, do czego też moim zdaniem doprowadza wstrzymanie wsparcia dla Ukrainy przez Amerykanów, bo to Rosję wzmacnia i dzisiaj to Rosja jest z mocniejszej pozycji w relacjach z Chinami, a mi, nam się też wydawało, że ona będzie wasalem Chin, że Chiny zdominują Rosję, że są dziewięciokrotnie liczebniejszym krajem, mocniejszą gospodarką, ale to wcale w polityce międzynarodowej nie jest tak łatwo przełożyć. 1 do 1, czy w tym wypadku 9 do 1, bo w momencie, w którym no Rosja napiera w Europie, to ma mocniejszą pozycję w Azji wobec, wobec Chin. I, I to już jest jakby jedna rzecz, która, która osłabia Pekin w ewentualnym starciu o Tajwan. Druga jest taka, że jednak odbyły się wybory na Tajwanie i tam padł idealny remis, powiedziałbym, w tej, w tej grze mocarstw. To znaczy. Społeczeństwo tajwańskie mniej więcej podzieliło się na trzy części i są trzy grupy. Jedna, która mówi, że nie mamy nic wspólnego z kontynentem, i właściwie to chcielibyśmy zadeklarować niepodległość, ale tego nie zrobimy, bo nie chcemy drażnić Pekinu, ale tak na dobrą sprawę, to my z Chinami nie mamy już nic wspólnego. I to jest coś, czego Pekin nie chce zaakceptować. I gdyby ta grupa przejęła władzę, to, to byłyby na pewno jakieś tarcia i no, na które musieliby pewnie zareagować Amerykanie, ale oni wygrali wybory prezydenckie. Natomiast w wyborach parlamentarnych taką kruchą większość uzyskał Kuomintang, czyli potomkowie tych Chińczyków, którzy uciekali po przegranej z komunistami w 1949 roku. I co ciekawe, były prezydent Republiki Chińskiej na Tajwanie, Ma Ying-jeou, Odwiedził w zeszłym roku Chiny i on no, startował z taką pokojową retoryką. Mówił o tym, że zaprzestańmy wojny, nie wysyłajmy naszych, naszej młodzieży jakby na front. Po prostu nie możemy stać się drugą Ukrainą i musimy kontynuować dialog. I on był pierwszym, który w ogóle pojechał na, do Chińskiej Republiki Ludowej i jeździł z grupami młodzieży, i teraz też jest z taką wyprawą, bo on lubi się otaczać właśnie studentami czy jako już taki były, były, były prezydent, nobliwy, dosyć już starszy pan, jeździ z tą młodzieżą po Chińskiej Republice Ludowej i w przyszłym tygodniu, czy właściwie już na dniach ma się, spotkać, ma się spotkać z Xi Jinpingiem. To będzie ich drugie spotkanie, bo wcześniej spotkali się na neutralnym gruncie, a teraz Xi ma być gospodarzem i ma spotkać się z byłym prezydentem. Republiki Chińskiej na Tajwanie. No i to są ludzie już starsi, trzeba to sobie powiedzieć, może dlatego on tak się lubi otaczać tą młodzieżą, no którzy uważają się jednocześnie za Chińczyków i Tajwańczyków, niektórzy tylko za Chińczyków, to jest bardzo mała grupa, jest kilka procent tylko takich ludzi na Tajwanie obecnie, no ale oni są takim stronnictwem biznesowym i mówią, że wojna po prostu nie drażnić i jeżeli mamy zapobiegać wojnie, to najlepiej poprzez, poprzez dialog. No i trzecia grupa, ona uzyskała niewiele mandatów, ale stała się języczkiem uwagi. To jest, to jest ugrupowanie takiego chirurga Kołędzie, który mówił o tym, że używał języka medycznego do opisu sytuacji w cieśninie tajwańskiej i mówił, że Chiny są jak taki, taka choroba, z którą jednak należy nauczyć się żyć, że to jest tak, że po prostu tak będzie i zajmijmy się sprawami zwykłych ludzi, tam problem mieszkalnictwa, bezrobocia wśród młodych, skończmy z tą wielką geopolityką. I Pekin nie chciał rozmawiać z tymi niepodległościowcami, chciał rozmawiać z nimi, z Kuomintangiem. Odrzucał rozmowy z tym, z tym ugrupowaniem tych, tych proniepodległościowców i wszyscy właściwie uzyskali podobny wpływ na politykę tajwańską. Nieznacznie tam Kuomintang te wybory wygrał jednym mandatem zdaje się, i to właściwie rozładowało problem Tajwanu. Bo, bo tam nie będzie, gdyby jedna ze stron uzyskała jakąś wyraźną przewagę, to to musiałoby spowodować reakcję albo Stanów Zjednoczonych, albo Chin. Ale wyszedł jakiś taki balans. Właściwie to ja nie wiem, jak ci wyborcy na Tajwanie to, czy oni się konsultowali ze sobą, czy po prostu tak to wyszło, że nikt nie osiągnął tutaj wyraźnej przewagi i jak trochę tutaj, jakby kwestia mało, Tajwanu mało, no. się zneutralizowała. Ja tylko taką małą glosę dla, dla naszych widzów tutaj umieszczę, bo taką no, ironią historyczną jest to, że Kuomintang, którego przywódcą był Czajk i który walczył z komunistami, no i ponieważ tej walki nie wygrywał, więc uciekł, ewakuował swoją armię, na Tajwan, czyli teoretycznie rzecz biorąc można by zakładać, tak na chłopski rozum, że Kuomintang będzie najbardziej niepodległościowym i wrogim Chinom ugrupowaniem. Okazało się z biegiem czasu, że to właśnie Kuomintang stał się rzecznikiem tej polityki jednych Chin i takiego łagodzenia relacji, no a niepodległościowcy, zwolennicy ogłoszenia niepodległości Tajwanu są w innych ugrupowaniach. No właśnie, bo tam jeszcze problemem jest to, że była lokalna, czy rdzenna ludność, która zaczęła na wyspę się przeprowadzać 300 lat temu z sąsiedniej prowincji Fujian. I właściwie mieliśmy dwie grupy chińskie. Jedna ta, która przybyła 300 lat temu, i druga, która przybyła. W 1949 roku. I faktycznie to jest, można powiedzieć, taki dziejowy, historyczny paradoks, że walczyli z tymi komunistami, a dzisiaj jeżdżą na kontynent, mówią o, o polityce jednych Chin, co ci niepodległościowcy uważają, że, że to jest zdrada Tajwanu, no ale tam ci mają jakby trochę inną tożsamość. No i, i, powstał, i, powstał, i powstał na Tajwanie. Spory problem, który jednak jakby całkowicie, poprzez to, że nikt nie osiągnął przewagi, to się całkowicie, przynajmniej na razie, zbalansował, no ale, ale zobaczymy, jak to będzie w najbliższych latach, bo rzeczywiście Tajwan, co mam wrażenie, że my nie do końca to rozumiemy, no jest niezwykle istotnym elementem tej kultury politycznej w Pekinie, który nie chce w ogóle słyszeć o tym, że Tajwan nie będzie częścią Chin w latach 70., kiedy Nixon przyjechał do. Chiny, znaczy wcześniej to był Kissinger, ta misja Kissingera, kiedy podejmowano tą współpracę przeciwko Związkowi Radzieckiemu, to to był warunek Pekinu wtedy, że, że Tajwan ma być uznawany za część Chin. Wszyscy się dziwili, dlaczego to było takie ważne. No, i do dzisiaj się ta sprawa, ta sprawa, sprawa ciągnie. Pekin nie chce w tej sprawie odpuścić. Nie wiem, może wtedy. Ja, ja tutaj dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo to jest też ciekawostka, że Polska zachowuje się konsekwentnie w tej sprawie. Ja pamiętam taką sytuację sprzed chyba roku może, kiedy było jakieś spotkanie, była wizyta bodajże parlamentarzystów litewskich chyba na Tajwanie i to wywołało bardzo duże niezadowolenie ze strony chińskiej. No i takie było trochę oczekiwanie co Polska jako tutaj największy kraj regionu powie i Polska wtedy wydała, polskie MSZ wydał wtedy Dosyć lakoniczne, moim zdaniem absolutnie rozsądne oświadczenie, że Polska konsekwentnie pozostaje zwolennikiem, czy konsekwentnie stosuje politykę jednych Chin. Dziękujemy bardzo. My tutaj nie będziemy w takich sporach uczestniczyć. Jedne Chiny, czyli no mamy misję handlową tajwańską w Warszawie, czyli taki powiedzmy Erzac ambasady. Natomiast nasze uznanie międzynarodowe to jest uznanie dla Chińskiej Republiki Ludowej, a nie dla Republiki Chin, czyli dla Tajwanu. No tak, z tym i to rzeczywiście, chyba tylko 11 krajów w tym momencie uznaje Republikę Chińską na Tajwanie jako te jedne Chiny, bo skoro jedne Chiny to się uznaje albo jedne, albo drugie. I trwa ciekawa rywalizacja dyplomatyczna o kraje wysp Pacyfiku, które mogą być bardzo ważne w przypadku jakichś geopolitycznych konfliktów ze Stanami Zjednoczonymi, bo one mogą. No, stanowić istotne punkty na tej globalnej szachownicy, jakieś zaplecze ewentualnych frontów, które mogą powstać na Indo-Pacyfiku i w tamtym regionie i tam rzeczywiście walczą ze sobą ta dyplomacja pekińska i dyplomacja Tajpej, ale formalnie tylko 11 krajów uznaje Tajpej, ale też wiele krajów nie uznaje Tajpej, ale rzeczywiście jeżdżą tam delegacje Parlamentarzystów czy europarlamentarzystów, jakiś senatorów, no to jest coś, co Tajpej też jakby próbuje robić, wychodząc z tej izolacji międzynarodowej, którą stara się wrzucić ich ich Pekin. No i to powoduje, że jeżeli ma dojść do jakichś zadrażnień czy do wybuchu jakichś konfliktów, to Tajwan, no z racji tego, że jak ważny on jest dla Pekinu i że Pekin nie chce odpuścić tej sprawie. No, to, to zawsze tam będą napięcia, ale co ciekawe, ostatnio mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że żołnierze amerykańskich sił specjalnych pojawili się na wyspie Jinmen, to jest zaledwie kilka mil od kontynentu, od miasta Xiamen na kontynencie, i sami Tajwańczycy ujawnili tą informację. Nie wiem, Nie. jak ty byś to zinterpretował, ale Amerykanie pojawi się zaledwie kilka mil od kontynentu, od HRL, i to Tajwańczycy pokazali, że zobaczcie, o, tutaj są. Tutaj są tutaj są Amerykanie jakby, tak? Więc nie wiem czy to ja miało być w pierwszym odruchu powiedziałbym, że to mogła być próba Zażegnania zagrożenia, czy zażegnania, czy, czy uprzedzenia gwałtownej reakcji chińskiej na zasadzie takiej, że no co my możemy, oni się tam sami wpakowali, a my wam o tym mówimy, żeby nie było wątpliwości, że nie chcemy tutaj żadnej tajemnicy ani awantury robić z tego, ale no, oczywiście to jest a, jakiś pierwszy odruch, intuicja. Ja w sumie myślę chyba podobnie, bo mam, odnoszę takie wrażenie, że. Że, że Tajwan czy mieszkańcy Tajwanu, i to nawet mam wrażenie, że również i ci proniepodległościowcy, że oni nie chcą, to trudno może jest nam zrozumieć w Polsce, bo my jesteśmy chyba bardziej tacy żywiołowi i tu chyba inaczej byśmy reagowali, a przynajmniej na Twitterze i w tej przestrzeni publicznej, mam wrażenie. Ale oni rzeczywiście tak, jakby chcieli wygasić wszelkie jakieś konflikty i tak chcą. No nie chcą chyba eskalować po prostu. Nie, nie widzę nie widzę jakiegoś wielkiego entuzjazmu wśród mieszkańców Tajwanu. Jakkolwiek oni się tam określają, żeby oni chcieli, żeby oni chcieli eskalować, ale to oczywiście nie oznacza, że, że do takiej eskalacji nie dojdzie, bo nie tylko sam Tajwan tutaj decyduje, no to jest rozgrywka wielu mocarstw i Pekinu i Waszyngtonu i różnie ta sytuacja jeszcze się może rozwinąć, ale myślę, że ostatnie tygodnie troszkę zmniejszyły prawdopodobieństwo tego scenariusza, ale mamy Filipiny i tam dochodzi do incydentów na Morzu Południowochińskim, jest wiele sporów terytorialnych między Chinami a Filipinami, mamy też Wietnam, no mnóstwo jest różnego rodzaju tych, tych, tych konfliktów, które mogą, które mogą wyeskalować, no i im tutaj ten konflikt będzie zamykany, czy wsparcie dla Ukrainy będzie Ograniczane, no tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że Amerykanie, którzy tutaj byli zauważeni przez Tajwańczyków, jakieś kilka kilometrów od wybrzeża chińskiego, że będą chcieli przenieść swoją uwagę w tamten region, a tego obawiają się, obawiają się w Pekinie. Chciałem cię zapytać jeszcze o Hongkong. Jak to w tej chwili tam wygląda? Mamy za sobą kilka lat, kiedy. Powtarzały się w Hongkongu niepokoje natury politycznej. Tak naprawdę ja nie miałem nigdy pewności, czytając informacje o po protestach, powtarzających się protestach przeciwko zdaniem Hongkongczyków zbyt głębokiej interwencji Chin w życie polityczne tej, no właściwie już nie można powiedzieć enklawy, bo to nie jest enklawa, to jest specjalny region administracyjny. Formalnie rzecz biorąc, tak to się nazywa, ale Republiki Chińskiej. I nigdy nie miałem pewności, czy te informacje nie są wyolbrzymiane. No bo wiadomo, jak to jest z mediami, również zachodnimi. Czasem coś, co nie ma takiego wielkiego znaczenia, z powodów politycznych jest przez dziennikarzy rozdymane do jakichś ogromnych rozmiarów. Jak to wygląda w tej chwili? Jaka jest tam atmosfera? Ten okres, ten moment przejścia już pełnego przejścia Hongkongu pod władzę Chin wcale nie jest przecież tak znowu bardzo odległy. No tak, to są 23 lata. W 2047 roku Hongkong zostanie jakby wcielony do, do Chińskiej Republiki Ludowej. No w tej Chociaż chwili tam po... jest granica, to też trzeba powiedzieć pomiędzy Chinami a Hongkongiem jest granica. No ta granica ma zniknąć właśnie w tym momencie. No właśnie, i tutaj wydaje mi się, że wiesz co, że, że jednak dużo dają takie osobiste wizyty, bo nie byłem w Hongkongu długi czas jednak sporo się zmieniło w tym mieście i trochę inaczej to wygląda od wewnątrz a trochę inaczej to wygląda w, w relacjach międzynarodowych które no, na podstawie których trudno mi było sobie wyobrazić jak to funkcjonuje no i teraz tak powiedziałbym że to jest gra imperiów to jest gra mocarstw i Chiny no, wyraźnie, czy Pekin, powiedzmy, wyraźnie tą, tą rozgrywkę wygrał. To znaczy, on po prostu, nie, nie oglądając się na, na opinię światową, czy na wizerunek w świecie zachodu, no po prostu zaprowadził swój, swój porządek w mieście. Miasto miało być taką i pozostanie tą autonomią do 2047 roku, ale w pewnym momencie mam wrażenie, że Pekin się wystraszył że po prostu, no nie wiem, że się ta ludność w Hongkongu zbuntuje, że, że po prostu tego swojego interesu nie zrealizuje, no, zawiodły chyba elity w Hongkongu, no tutaj musielibyśmy wracać do tych czasów 2019 roku i tych protestów, które też pamiętajmy miały olbrzymi wpływ na Tajwan, bo taj, sami Tajwańczycy się przestraszyli i tam wtedy ci niepodległościowcy nabrali wiatru w żagle, no widząc te wielkie protesty w Hongkongu, jak, że ten jeden, jeden kraj, dwa systemy, że to jest formuła, która no, ma pewne, powiedzmy, mankamenty i, i się tego przestraszyli. Więc co tu można powiedzieć? No, po pierwsze, wydaje mi się, że ten opór zdławiono, który był, wydaje mi się, że sporo młodych ludzi też wyjechało z Hongkongu i to już nikt ich nie na siłę tam nie zatrzymywał, ale na ich miejsce przyjechało bardzo dużo ludzi. No, z, z prowincji Guangdong, ale też takich, którzy wyjechali w świat i mówią po kantońsku. Bo to w Hongkongu jest dialekt języka chińskiego, którym się posługują większość mieszkańców. I po prostu bardzo dużo Chińczyków z zagranicy przyjechało do Hongkongu. I teraz, na przykład, dużo więcej jest języka chińskiego w Hongkongu. Ja sam mówię po chińsku i wolę mówić po chińsku z mieszkańcami Hongkongu, którzy podobno nie lubią rozmawiać po chińsku, ale tak się składa, że jak ja mówię do nich po chińsku, to oni się z tego. Cieszą, nie wiem, może ich bawi w ogóle taka sytuacja, że jakiś obcokrajowiec zamiast po angielsku mówi do nich po chińsku i oni mi po chińsku odpowiadają, ale to są takie sytuacje gdzieś tam w taksówce czy, czy gdzieś w restauracji. Nie wiem, podobno, kiedy mówią Chińczycy z kontynentu, to już nie są tak entuzjastyczni. No ale w sumie to, 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 to powiedzmy, że Hongkong jest miastem handlowym, więc jeżeli dają usługę, to to w każdym języku tam się dogadają, no to jest też istota Hongkongu. Ale, ale no. rozumiem, że te ograniczenia, o których mówisz, one dotyczą sfery politycznej, bo w sferze biznesowej Hongkong działa tak, jak działał, tak? Tak i to nawet Pekin chce to wykorzystać, bo to jest jednak no, pewnego rodzaju aset, powiedziałbym, to jest pewnego rodzaju atut, więc my postrzegamy to właściwie, powiedziałbym, że jednowymiarowo jako walkę o zakres swobód, ale wiele rzeczy się zmieniło też, pamiętajmy, bo tak, bo to, co robi robi władza w Pekinie, to ona no, projektuje wielki, wielki jakby. Reprojektuje można powiedzieć cały region, który powstaje megalopolis, który ma składać się z kilkudziesięciu milionów mieszkańców i Hongkong ma odgrywać istotną rolę jako kraj, jako taki wentyl troszkę, taki kraj, gdzie coś można zrobić po zachodniemu, gdzie jest prawo brytyjskie, nikt tam nie zmienia nazw ulic, nikt tam nie zmienia ruchu lewostronnego, nikt tam nie zmienia prawa. No i oczywiście jest National Security law, to jest prawo, które każe za wszelkie występki przeciw władzy. Ale prawo sobie działa normalnie. Jeżeli ktoś tam chce robić biznes, to go robi na wzór brytyjski. I Chińczycy nawet, znaczy Pekin nawet sam tego potrzebuje i chce Hongkongu i Makao jako takich miejsc, gdzie można przetrenować pewne warianty, gdzie można też jakby wypuścić ludzi do takiej bliskiej zagranicy, takiego miejsca, gdzie coś nie będzie to Chinami do końca, ale też nie będzie za granicą. No to jest po prostu potrzebne w jakiś sposób i to samo dzieje się w Makao. To jest dokładnie to samo, tylko że Makao nie zostało zaprojektowane jako centrum finansowe czy centrum biznesowe tak jak Hongkong, który jest wielkim międzynarodowym hubem finansowym, tam lotniczym, transportowym, tylko Makao jest wielkim centrum rozrywki. I tam są kasyna i tam też Hazard, można się sobie... z hazardu tak jest najbardziej znane, tak. Tak jest, ale hazardu, który jest zabroniony w Chińskiej Republice Ludowej, więc tam miliony ludzi jeżdżą z tego powodu i z powodu różnych rozrywek i nawet zbudowano miniatury Londynu, miniatury Paryża, miniatury Wenecji, więc jeżeli jesteś Chińczykiem, to wcale nie musisz lecieć do Londynu, bo możesz sobie zrobić zdjęcie z Churchillem i Downing Street i Big Ben i to wszystko jest po prostu, są zrobione kopie tego, a Chińczycy pamiętajmy, że no, czują... Pewien dyskomfort, jak jadą do Europy, bo nie mogą się dogadać, bo nie smakuje im jedzenie, bo są inne śniadania, a tam pojadą sobie do Makao i jednego dnia możesz być i w Paryżu, i w Londynie, i wszystko masz na miejscu, i wszystko jest nowe, i tak jak lubisz, i w Twoim języku. A jak Ci jedzenie nie będzie smakowało, to możesz spróbować kuchni chińskiej z różnych regionów Chin, a zaraz potem wyjść i zrobić sobie zdjęcie z wieżą Eiffla i z Churchillem, więc no to zrobiono w makao i Hongkong też trochę taką rolę odgrywa i połączonych zostanie tak naprawdę kilkanaście miast tej delty rzeki Perłowej, gdzie jest Shenzhen, gdzie jest bardzo duża, dużo Big Techów, bo Hongkong kiedyś był takim oknem na świat i był tymi nowoczesnymi Chinami i takim trendseterem można powiedzieć, a dzisiaj już jest Shenzhen, te wszystkie Big Techy chińskie są w Shenzhen, wielkie korporacje chińskie są po drugiej stronie granicy i to jest kilkadziesiąt milionów ludzi, nawet ci z Hongkongu zaczynają się wyprowadzać tam na drugą stronę granicy która to granica właściwie dzisiaj też już prawie, że nie funkcjonuje, bo to jest tak, jakbyś prze, jakbyś wchodził do metra i odbijał bilet. No, ja dwukrotnie przekroczyłem tą granicę w Hongkongu i no, miałem takie wrażenie, jakbym odbił bilet w metrze, więc on, to jest bardzo szybka odprawa, jeżeli ktoś tam krąży między tymi miastami Hongkong, Makao i, i kontynentem, i ja mam takie wrażenie, byłbym w stanie teraz tutaj zaryzykować na twoim kanale taką tezę, że w 2047 roku to, to Pekin wcale nie będzie chciał tego Hongkongu wcielać do RL. tam jest oczywiście odrębność walutowa, celna i, i tych służb mundurowych, to pe, ja nawet nie wiem, czy oni to, znaczy walutową i tą celną pewnie... Ale to będzie naprawdę tylko jeden jakiś podpisik na dokumencie. Bo to już jest tak przygotowane i to już tak działa, że właściwie, że właściwie moim zdaniem, to mniej więcej chyba tak będzie wyglądało w 2047 roku, gdzie pewną odrębność, nawet podejrzewam, że sam Pekin będzie chciał zachować po to, żeby z tej odrębności stworzyć atut, ale stworzyć atut, oczywiście, który będzie miał sam pod własną kontrolą i który to będzie atutem. No, niepodważalnym gdzieś tam w, w jakiejś polityce, w polityce Pekinu, czy, czy tych wielkich Chin, których Hongkong i Macao mają być częścią. No, to jest to, to jest to zjawisko, które ja zauważyła. Za 23 lata się spotkamy i sprawdzimy, czy miałeś rację. No, tak mi się wydaje, że to jest nie tylko, bo my postrzegamy to tylko w kontekście tej walki o, o zakres tych uprawnień, a to jest to jest proces, powiedziałbym, wielo, wielopłaszczyznowy. I tak naprawdę cała ta infrastruktura pod wcielenie Hongkongu do, do HRL to moim zdaniem już się dokonała i Pekin nie będzie nawet chciał całkowicie tego wcielać, pewnie zostawi tam jakąś, jakąś formułę, nie wiem, może to będzie formuła Hongkongu jako takiego miasta, są trzy municypialne takie miejskie prowincje, to jest Pekin, Szanghaj i Chongqing w zachodnich Chinach i może będzie czwarta w postaci Hongkongu, która będzie oddzielna, wcale nie zostanie wcielona do do sąsiedniej prowincji i będzie odgrywała jakieś istotne funkcje, tak samo jak i Makao, gdzie pozostawiano pomniki portugalskie, portugalskie nazwy yy, 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 no, i, i jakoś to wkomponowano w, w jakąś wizję wielkich, wielkich Chin. I to jest to, co widziałem w ostatnich tygodniach. Jakoś mnie to szczerze mówiąc mniej zaskakuje, mniej bulwersuje, chociaż pewnie naszych widzów bardziej. Natomiast zaskakuje mnie, w którą stronę to poszło i jak szybko się to dzieje. To jest pewnego zaskoczenia. Ostatnia kwestia, ale wątek, który chciałbym tutaj jeszcze pociągnąć, to jest wątek samego Xi Jinpinga. Troszkę już o tym mówiliśmy, ale no to jest przywódca, o którym się pisze, że on być może ma największy wpływ na Chiny od czasów Mao. Takie tezy się wśród niektórych komentatorów pojawiają, że on Chiny w ogóle przebudowuje. Że to jest bardzo znacząca zmiana i gospodarcza, i społeczna, i polityczna, ale w ostatnim czasie, ja wiem, że takie tezy się już pojawiały wcześniej, ale znów się pojawiają, że na przeszkodzie tej wizji Xi Jinpinga stoi jednak pewna chińska zadyszka. Ona dotyczy między innymi demografii, ale też dotyczy wyników gospodarczych. Po, tym, po tej przerwie w, w bytności dłuższej w Chinach, jak ty to widzisz? Na ile to są Chiny, o których można powiedzieć, że to są Chiny Xi Jinpinga. Tak jak kiedyś się mówiło Chiny Mao, że on już taki, wywarł już taki wpływ, takie piętno zostawił, że ten kraj właśnie nosi niejako jego podpis w tym momencie. No tutaj właściwie dobrze byłoby, gdybyśmy zaznaczyli, że, że to w Chinach jest rzecz jakby zupełnie normalna, czy charakteryzująca tamtą. Kulturę polityczną, przynajmniej jeżeli mówimy o HRL czy o Chińskiej Republice Ludowej, że każdy z tych władców właściwie odciskał piętno na tych Chinach, i zupełnie inne były Chiny Mao Zedonga, inne były Chiny Deng Xiaopinga, inne jednak Jiang Zemina i Hu Jintao, ostatnio wyprowadzonego z, z, z obrad jakiś czas temu. No, i inne są Xi Jinpinga, więc każdy A to z nich mnie... myśmy się wtedy spotkali na moim kanale. Pamiętam po tej scenie, właśnie na zjeździe, który przedłużył, który wybrał po raz kolejny Xi Jinpinga, i ta scena, właśnie z wyprowadzeniem Hu Jintao. Czy to się w jakiś sposób wyjaśniło? Bo wtedy były tylko domysły, o co tutaj chodziło. No i pozostaliśmy w sferze domysłów, nie wyjaśniło się właściwie do tej pory. No właśnie, coraz więcej było takich zaskakujących historii, na przykład nagłe dymisje ministra spraw zagranicznych, ministra obrony Chińskiej Republiki Ludowej, również generała Li Shangfu, czy też ministra spraw zagranicznych Chinganga. No. Taka jest natura tego systemu, że nie do końca wiemy, co tak naprawdę się dzieje w, 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 no, za, kulisami, za kulisami tej władzy. Natomiast rzeczywiście Xi Jinping no, jest tym człowiekiem, który wyeliminował wszystkich swoich rywali i bardzo skupił tą władzę w swoich rękach. To nie ulega wątpliwości. I on proponuje, to dla mnie dzisiaj jest ewidentne, że on proponuje nowy konsens społeczny. I teraz uwaga, na czym on się opiera, bo Deng Xiaoping powiedział Chińczykom: bogacicie się, siedźcie cicho, nie kwestionujcie tam dyktatury partii, ale będziecie się bogacić. Zakładajcie biznesy, będziecie się dorabiać, i tak rzeczywiście było. A teraz Xi Jinping, mam wrażenie, mówi co innego: znaczy, mówi to samo co Deng Xiaoping i wszyscy przywódcy HRL: nie kwestionujcie dyktatury partii, nie będzie żadnej demokracji, zaakceptujcie naszą dyktaturę, ale my. Sieć się cicho, a my przeprowadzimy was przez czas geopolitycznych niepokojów my sprawimy, że nie będzie wojny. I to jest nowy kontrakt społeczny, tak? Wydaje mi się, że on nie do końca dociera do nas w Polsce, bo my tam sprawdzamy te wskaźniki i tam w Chinach za 2023 rok 5% wzrostu gospodarczego i uważamy, że to jest jakaś absolutna tragedia. No, powiedziałbym, że w strefie euro mamy troszkę jednak niższe te wskaźniki wzrostu gospodarczego i w niektórych krajach nawet tych no, wcale nie, nie najbogatszych. Do wskaźników sięgających nawet kilkunastu procent, to to stąd yy, taka opinia. No właśnie, ale to nie mogło trwać wiecznie i wszyscy wiedzieli i w Chinach i myślę, że poza Chinami, że to w którymś momencie będzie musiało spowolnić i spowolniło w Chinach i dzisiaj tym czym Chiny były kiedyś, to dzisiaj są Indie one mają młodą populację, niesamowicie szybko się rozwijają jeżeli ktoś chce doświadczyć tej wielkiej energii, to teraz powinien jechać na subkontynent indyjski, bo tam się dzieje wszystko to, co ja obserwowałem na własne oczy w Chinach 20 lat temu. A Chiny mają inny priorytet, i to jest bezpieczeństwo. Ono się przewija to słowo w przemówieniach Xi Jinpinga non-stop. I to jest, mam wrażenie, nowy konsens społeczny, właśnie Nawet nie tyle mam wrażenie, co jestem pewien, że to jest sieć się cicho, a przeprowadzimy was przez ten okres niepokojów, że wojny będą wybuchać na Ukrainie, wojny będą wybuchać na Bliskim Wschodzie, na Morzu Czerwonym, będą wybuchać z dala od Chin. Ale, ale no my pozostaniemy bezpieczni, będziemy siedzieć na wzgórzu. Nie będzie takiego szybkiego rozwoju. Nie będziecie się już bogacić w takim tempie. Już osiągnęliśmy pewien poziom rozwoju. Chińczycy uważają, tu wszyscy są zgodni co do tego, że to jest średni poziom rozwoju. To, to nie jest tak, że Chiny tu już absolutnie dominują. No, w pewnych kwestiach technologicznych tam są w czołówce i prą naprzód, ale jeżeli chodzi o poziom zamożności, to sam Xi Jinping powiedział w 2021 roku, że to jest dopiero średni poziom i że gra tak na dobrą sprawę po 100 dopiero się zaczyna. Donald Tusk, o czym rozmawialiśmy na moim kanale, zapytałem Cię o to, co oznaczają te dwa lata, które mają być decydujące teraz dla, dla Polski. To Si uważa, że teraz te kilkanaście lat będzie decydujących od 2021 roku, czyli tak właściwie już trzy lata ten, 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 ten okres przesilenia trwa. I że to jest tak naprawdę prawdziwa gra o to, czy Chiny będą jakimś supermocarstwem i czy społeczeństwo dojdzie do tego najwyższego poziomu. Ja to widziałem w Japonii, będąc w Japonii, że Japonia jest krajem, który jest bogaty już od bardzo długiego czasu, a Chiny dopiero doszły do średniego poziomu. I teraz się decyduje, jego zdaniem, jest geopolityczna rozgrywka o to, czy Chiny przejdą przez ten okres przesilenia globalnego i tych wszystkich wojen i wyjdą na prostą, jakby. I to jest to, co on chce zrobić, a uważa, uważa i to podejrzewam, że. No, no, uważa, że, że podejrzewam, że to nie, no nie, nie, nie jest być może podzielane przez, przez widzów jako recepta skuteczna, że to jest zwarcie szeregów, że to jest teraz taka koncentracja i też bardzo dużo na przykład konserwatywnego programu społecznego. Walka z liberalizmem właśnie w zachodnim poprzez konserwatywny program społeczny. A to z tym też jest duży problem, bo społeczeństwo się bogaci, to chińskie, szczególnie w dużych miastach, i, i też jest problem z, no, z, z, jakby z przyjęciem takiego konserwatywnego programu społecznego. I Chiny dzisiaj mam takie wrażenie, że przypominają taką twierdzę, która chce po prostu przeczekać ten czas niepokojów, oddalić te konflikty jak najdalej od siebie. No, i, i gospodarka, czy ten rozwój, czy to będzie 5%, czy to będzie 4%, to już nie jest tak istotne, ale jednocześnie, będąc tą twierdzą, która skupuje zboże, tam złoto i chce przeczekać ten czas. To jednak ta współpraca międzynarodowa i przyciąganie tego biznesu międzynarodowego. Ostatnio nawet były rozmowy w Hali Ludowej. Xi Jinping zaprosił przedstawicieli amerykańskich korporacji i odbyło się takie głośne spotkanie. No to jednak pozwala Chińczykom czy Pekinowi, czy, czy, czy partii jakby rozluźniać tą presję, która, która, która jakby powstała i i, i, pomaga, i pomaga ten czas przeczekać. No tak tak mi się jawią, jawią Chiny, są czymś zupełnie innym niż te Chiny Deng Xiaopinga, które ja pamiętam, czy też Deng Xiaopinga jego kontynuatorów, bo, bo, bo to były Chiny Jiang Zemina i Hu Jintao, to, to był jakby ten jeden paradygmat otwarcia, dorabiania się, bogacenia się, to dzisiaj jest dzisiaj trzeba powiedzieć, że jest inaczej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Spotkamy się, żeby znów porozmawiać o kwestiach międzynarodowych, w tym również azjatyckich, za kilka tygodni. I też wymienimy się wtedy, tak jak zrobiliśmy teraz: czyli ja będę gościem Radka Pyfela na jego kanale, a Radek będzie moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. No i liczę na kolejne spotkanie, bo sporo tutaj, jak się okazało, tych wątków gdzieś tam się, gdzieś tam się krzyżuje. No, i właśnie dlatego polecam, żeby najlepiej oglądać oba materiały, bo wtedy one się w pewną całość spajają. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia. Kłaniam się.